Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Pokażę Wam domowy przepis na przepyszną pizzę. Do 20 ml mleka dolewam odrobinę ciepłej wody i dodaję łyżkę drożdży. Zamieszam, tak żeby drożdże się rozpuściły. Do drożdży dodam łyżeczkę cukru trzcinowego. I pozostawię na chwilę. Do misy robota wrzucę 2 kubki mąki. Odrobina oliwy z oliwek. Porządna szczypta soli. Drożdże. Ciasto będę wyrabiała i stopniowo do niego dolewała wody. Po około 5 minutach ciasto jest wyrobione. Zdejmuję je z haka i przykroję na chwilę ręcznikiem. Czas na sos. Dobra pizza musi być z dobrym sosem. Do kielicha wrzucę pomidorki. Około 5 garści. Ząbek czosnku, który rozgniotę. I sporo bazylii. I gotowe. Można blendować. Przepyszny sos gotowy. Ciasto wyrobione. Opruszę deskę mąką. I jeszcze zagniotę przez chwilę ciasto. Ponieważ jest to domowa pizza, ciasto rozwałkuję. Gotowe. Ciasto smaruję oliwą z oliwek. I ułożę na blaszce oliwą do spodu. Dzięki oliwie ciasto będzie bardzo chrupkie. Nadmiar ciasta przycinam nożem. Odrobina oliwy. Na to sos z pomidorów, czosnku i bazylii. I czas na ser. Żółta mozzarella. Trzysta g sera starłam na tarce o grubych oczkach. Czas na dodatki. Kilka plasterków szynki konserwowej. Rozłożę na pizzy. Czerwona papryka i żółta. I kawałek zielonej.
i rozrzucam kolorową paprykę. I na koniec szalotka. Pizzę wstawiam do piekarnika nagrzanego do 210 stopni. Funkcja piekarnika góra-dół. Przepyszną domową pizzę piekłam 15 minut. Zobaczcie, jaka piękna. Do pizzy. Oczywiście jeszcze sos. I listki bazylii do dekoracji. Życzymy Wam, kochani, smacznego. Smacznego.